Panie Zenku, patrząc po wyrazie twarzy, widzę zadowolenie. Jednak memoriał Bocka się odbędzie. Śnieg na pewno w Opawie jest. Na pewno się odbędzie, chociaż nigdy nie mówmy nigdy, ale wczoraj na zapowiedzi, czyli afiszu, plakacie, jakbyśmy tego nie nazywali, poleciłem wykreślić trasy rezerwowe Niedamirów. Poleciłem wykreślić, bo nie wierzę, żeby się w tym roku nie udało tej imprezy zorganizować na trasach biegowych w Opawie, startem i metą na naszym placu sportowym, bo organizacja imprezy w tym miejscu jest po prostu fajna, wygodna, dla wszystkich też dostępność dobra komunikacyjna, zorganizowane, odśnieżone parkingi, a Niedamirów jest to już prawie ekstremalny sport. To co, powiedzmy, o której się to wszystko zacznie, kto może w tym udział wziąć? 11 dzień lutego tegoż roku, godzina 11, Opawa. Rozpoczniemy zabawą pewnie od tych najmłodszych, a będą, już wiem, że będą startować i 5- i 4-latki może, bo w tej chwili zrobił się mocny temat nart. Dużo ludzi i dzieci biega, rodzice prowadzają tam te maluszki i będziemy to oczywiście starsze grupy i na koniec bieg główny z podziałem na kategorie wiekowe, jak to zwykle bywa. Narciarze, którzy startują, wiedzą, o co chodzi. Mogę powiedzieć, że już zaawizował swój udział w tejże imprezie i start. Chyba najstarszy, myślę, będzie to uczestnik Józek Żuk z Wałbrzycha. Już dzwonił i mówi, że tak, przyjeżdża, bo popatrz, mówi, tyle lat startowałem w biegu Gwarków, a oni w tym roku nie organizują, mówi, a taka piękna zima. No wiemy, że bieg Gwarków został definitywnie odwołany, bieg Skalnika, który potem był biegiem Gór Suchych, a różne tam nazwy, ale organizowany przez gminę Mieroszów najprawdopodobniej też się nie odbędzie, jakieś tam problemy organizacyjne. My chcemy tą imprezę robić, dlatego że tak, pierwsza sprawa, pamięć o Staszku, który był twórcą, nikt mi nie powie inaczej, bo był twórcą narciarstwa biegowego na terenie gminy Lubawka i okolic, już nie mówiąc wcześniej o Czarnym Borze, Witkowie, etc. To jest jedna sprawa, a poza tym naprawdę ludzie chcą biegać, chcą się bawić i będzie to, myślę, sportowe święto. Tu nie są najważniejsze nagrody. My będziemy mieli nagrody, będziemy mieli puchary, będzie na pewno gorąca herbata, będzie dobra zupa, będzie kiełbasa. Będzie to fajne sportowe święto, na które zapraszamy nie tylko narciarzy, zapraszamy też sympatyków narciarstwa. Być może dla sympatyków będzie mniej tej kiełbasy czy tej zupy, ale damy radę w Opawie. Jeszcze nikt głodny od ogniska nie odszedł, także zapraszam na plac sportowy do Opawy, a Opawa wiadomo gdzie leży, bo na koło Opawy zawsze leżała Lubawka i do dzisiaj taki układ utrzymujmy.